10 lat istnienia Fundacji Otwarcie pokazało faktycznie, jak można wiele osiągnąć, ale również pokazało, jak wiele jest jeszcze do zrobienia. To prawda, mamy kolejne lata przed sobą, nowe wyzwania, marzenia, cele. Naprawdę, proszę Państwa, nie zawiedziemy, przynajmniej się postaramy, a Państwa prosimy o wsparcie, tak jak zawsze. Szczęście i dobre, piękne serca. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękując jeszcze raz wszystkim wymienionym i niewymienionym, życzę sobie, życzę Państwu, przede wszystkim Państwu i podopiecznym, żebyśmy się spotykali jeszcze nie raz. W imieniu swoim i Rady Fundacji przywitam jeszcze raz przez podopiecznych Fundacji, bo to Wy jesteście i nadajecie sens istnieniu Fundacji. Drugim istotnym ogniwem są wolontariusze. Z wielkim szacunkiem i uznaniem odnoszę się do tych wolontariuszy, którzy byli i którzy teraz są. Trzecim ogniwem są rodzice. Dziękuję Państwu bardzo za to, że jesteście z nami, że pomagacie i współtworzycie Fundację. To wszystko sprawia, że Fundacja, tak jak było powiedziane, dla wielu podopiecznych jest drugim domem. I tak jak w prawdziwym domu trwa Fundacji życie. We wszystkich kolorach jest szczęście, radość, śmiech, ale są też smutki, łzy i dramaty, czyli prawdziwy dom. To właśnie Fundacja Otwarcie spowodowała to, że nasze dzieci zaczęły otwierać się na świat. I stało się coś niesamowitego, bo nagle ten świat zaczął otwierać się i otwiera się coraz szerzej na nasze dzieci.